Elmo, gotowe do pracy. Klapa otwiera się. Wrzuć worek z odpadami. Na terenie gminy Śrem wprowadzony został pilotażowy system indywidualnego gospodarowania w zabudowie wielolokalowej. Póki co dla mieszkańców trzech bloków przy ulicy Wojska Polskiego. Otrzymali oni już pakiety z kodami QR, które pełnią funkcję jednorazowego, bezpośredniego klucza do konkretnego kontenera. Gdy mieszkaniec bloku chce teraz wyrzucić swoje śmieci, na worek musi nakleić kod, który odpowiada za rodzaj wyrzucanego odpadu. Dla przykładu, na worek ze śmieciami plastikowymi należy nakleić żółty kod QR. Kod następnie trzeba przyłożyć do konkretnego skanera przy pojemniku, a wtedy kontener automatycznie się otworzy. Po wrzuceniu worka ze śmieciami pojemnik waży odpady, a na indywidualną aplikację mieszkańca przesyła informacje, co i w jakich gabarytach zostało wyrzucone. Znacznie nowocześniejszy jest również system kontroli segregacji wyrzucanych odpadów. Cały system składa się z dwóch poziomów kontroli. Pierwsza kontrola to jest kontrola elektroniczna, czyli już na podstawie tego, co mieszkaniec wyrzuca, czy to są odpady selektywne, czy odpady zmieszane, zarządca, właściciel systemu, czyli gmina, od razu ma informację, czy dane gospodarstwo domowe segreguje, czy nie segreguje, czy wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów u źródła, czy się nie wywiązuje. To jest pierwszy poziom kontroli. Drugim poziomem kontroli jest już kontrola taka bezpośrednia wykonywana przez pracownika firmy komunalnej. Polega na tym, że taki pracownik firmy komunalnej, który ma to oczywiście w obowiązkach, tak jak do tej pory, przyjeżdża na to gniazdo, na tą instalację, na osiedle, otwiera pojemnik. Mieszkańcy na osiedlu widzą, że faktycznie te odpady są kontrolowane przez pracownika firmy komunalnej. Następnie ten pracownik wyciąga przypadkowe worki z pojemnika, robi skan urządzeniem mobilnym, takim specjalnym z naszą aplikacją IWO do kontroli. Skanuje kod z worka, robi tak zwaną ocenę, kartę oceny jakości tych odpadów, robi dwa zdjęcia dowodowe, worka w całości, a także worka rozerwanego z widoczną zawartością. I tutaj w tym momencie pracownik fizyczny, pracownik firmy komunalnej ocenia, czy w szkle jest szkło. Jeśli przy wyrzucaniu śmieci zostanie popełniony błąd, informację o tym mieszkaniec ma otrzymać poprzez aplikację M-Odpady, od razu jak to zostanie wykryte. To, czy skończy się karą, pouczeniem, czy tylko ostrzeżeniem, zależeć będzie od władz gminy Śrem. Okazuje się, że kara to jest tak naprawdę ostateczność. Bardziej wychowawcze i bardziej budujące jest edukowanie mieszkańców, zwracanie im uwagi. Wcale mieszkańców nie trzeba w tematyce gospodarki odpadami śmieci, segregowania śmieci od razu karać, od razu nakładać karę i wysyłać rachunek. Wystarczy naprawdę tym mieszkańcom zwrócić uwagę. Wszystko to wygląda bardzo nowocześnie i daje dotąd niedostępne dla mieszkańców metody kontroli, ile śmieci wyrzucają i w jakim czasie. Jak w tym wszystkim mają się odnaleźć jednak seniorzy, którzy wielokrotnie nie posiadają nawet telefonu komórkowego obsługującego aplikację. W pierwszych miastach, w których wdrażaliśmy ten system, też były głosy ze strony włodarzy miast, obawa, czy osoby właśnie starsze poradzą sobie z nową technologią, bo wiadomo jest, że zawsze mamy pewną obawę przed zmianą, przed czymś nowym. I w tym przypadku były to tak naprawdę troszkę nad wyraz obawy, dlatego że te osoby starsze, one są tak naprawdę najlepszymi ambasadorami, najlepszymi użytkownikami naszej technologii. Ta babcia, ten dziadek, ta osoba analogowa, jeżeli raz użyje tego urządzenia, to tak naprawdę to jest bardzo proste. To jest tylko zeskanowanie kodu i wyrzucenie odpadu do otwartej automatycznie klapy. Zapytani przez nas mieszkańcy bloków przy ulicy Wojska Polskiego, mimo że jeszcze nie mieli okazji wypróbować nowych kontenerów na śmieci, to mają wobec nich raczej mieszane uczucia. Tamte były lepsze. A dlaczego? Dlatego, bo mniej kłopotów było. A tu trzeba te chipy, czy nie chipy, nie? I także może być różnie. I z początku będą troszeczkę będą kłopoty z początku. Dla mnie to jest dobre rozwiązanie, dlatego że za dużo tu śmieci było podrzuconych. Aha. I tu kontener na przykład na wszystkie odpady rano wywieziony, a już wieczorem był pełny. Dla mnie to jest dobre, ja segreguję śmieci i jestem za tym. Czyli uważa pan, że to zdyscyplinuje innych także do segregowania? No, ci, co nie segregowali, to na pewno.
Zarządcą bloków, które zostały objęte pilotażowym programem, jest spółka Śremskie TBS. Jej prezes Wiesław Małaszniak tłumaczy, że wcześniej odbywały się spotkania z mieszkańcami na temat wprowadzenia nowego systemu i dominowały wśród nich głosy pozytywne. Mieszkańcy oczywiście podchodzili do tego może nie hura optymistycznie, ale z dużym takim optymizmem. Oczywiście jak zawsze znajdą się osoby, które miały pytania, ale to tylko powoduje, że jest duże zainteresowanie i fajnie, bo każde pytanie znalazło odpowiedź. I w moim odczuciu te informacje, które do mnie docierają, wydźwięk jest taki, że nareszcie będziemy płacić za siebie, a nie za sąsiadów, którzy nie segregują, bo nie ukrywajmy, mieliśmy już decyzję o nałożeniu podwójnej kary za złe segregowanie. Zadowolenia z wdrażania pilotażowego programu nie kryje burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Gmina Śrem jest bowiem czwartym samorządem w Polsce, który będzie rozwijał tak nowoczesne metody segregowania śmieci. Na pewno jesteśmy tymi, którzy będą testowali, ale wpisujemy się w innowacyjność. Po Ciechanowie, który już od 2019 roku wprowadził ten system, Świebodzinie i, o ile pamiętam, Zamościu, jesteśmy czwartą gminą w Polsce. Myślę, że to jest system bardzo opłacalny, dyscyplinujący, to jest też ważne, o czym sami, tak jak pan prezes ŚTBS-u mówił, sami użytkownicy wspominają. Natomiast na nas spoczywa teraz monitorowanie tego systemu. Jak wspomina burmistrz, nowy system nie jest tani, bo będzie kosztował gminę ponad 600 tysięcy złotych, ale w przyszłości poniesione koszty mają się zwrócić. Pilotaż na Wojska Polskiego ma zakończyć się do końca tego roku. W lutym zostaną przedstawione wnioski i gmina zdecyduje na ich podstawie, czy rozszerzać program w innych częściach miasta.